Przy pracy z anomaliami, wykraczającymi poza ludzkie pojęcie, przy nieetycznych eksperymentach na ludziach i przy krwawych horrorach, z jakimi zmierzają się na co dzień pracownicy Fundacji SCP, oczywistym jest, że tak traumatyczne wydarzenia zostawiają ślad na ich psychice. Ślad, który chcieliby zmazać. Ślad po czymś, czego nie chcą pamiętać, co chcą usunąć ze swojej pamięci, z pamięci świadków i z pamięci kogokolwiek, kto nie powinien o tym wiedzieć. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś porozmawiamy o środkach amnezyjnych. O amnestykach wspomina się od samego początku powstania strony SCP-Wiki. Są one środkami, które wpływają na pamięć człowieka celem usunięcia niepożądanych wspomnień. Zwykle dzielone są na klasy, w zależności od siły ich działania i przeznaczenia. Jednak, jak w większości rzeczy na temat uniwersum fundacji, i tu nie mamy jednej skonkretyzowanej listy środków amnezyjnych. Sam ówczesny administrator strony pisarskiej, dr Bright, ponoć opowiadał się przeciw tworzeniu kanonu amnestyków, aby każdy mógł przedstawić czytelnikom swoją wersję. Na przestrzeni lat tych wersji pojawiło się więc sporo. Jedni mówią, że amnestyki to anomalnie pozyskane środki usuwające pamięć. Inni, że to po prostu syntetyczne dragi, które wpływają na mózg człowieka i że cywilom udało się skopiować ich skład, a teraz są rozprowadzane po całym świecie. Inni zaś, że tworzone są z wydzielin ogromnej istoty, żyjącej w Zatoce Bengalskiej, a jeszcze inni, że amnestyki w ogóle nie istnieją, a zamiast nich przeprowadza się... Zresztą sami zobaczycie. Zacznijmy analizę. Pierwsza skonkretyzowana lista środków amnezyjnych i ich typów powstała w 2014 roku w formie opowiadania autorstwa LurkD. Przewodnik Użytkowania Środków Amnezyjnych Fundacji SCP. Ta wstępna broszura ma przedstawić personelowi, czego spodziewać się po danej klasie amnestyków. Każda klasa posiada klucz wizualny, wymagany poziom dostępu, sposób podania środka, efektywność, środki uboczne i szczegółowy opis. Środek amnezyjny klasy A jest podstawowym środkiem używanym w warunkach polowych. Dzięki temu, że podaje się go w aerozolu, można go podać wielu osobom naraz. W wielu momentach w historii fundacja zmuszona była podać środek amnezyjny klasy A nawet całym populacjom. Usuwa pamięć od 6 do 12 godzin wstecz. Jego skład chemiczny sprawia, że ciężko go przedawkować, a 98% skuteczność daje praktycznie pewność oczekiwanych rezultatów. Jedyna obawa przy środku klasy A to możliwe przypadkowe zaaplikowanie środka samemu z... O czym ja mówiłem? Środek amnezyjny klasy B podaje się najczęściej w formie płynu lub tabletek rozpuszczanych w wodzie, ale można go również podać dożylnie. Dzięki takiemu sposobowi podania usuwa on od 20 do 72 godzin wspomnień wstecz, a jedyna różnica względem środku klasy A to większa efektywność. Wchodzimy powoli na terytorium poważniejszych sposobów usuwania pamięci. Środek klasy C podaje się zwykle po przesłuchaniach i zatrzymaniu w ośrodkach fundacji, celem usunięcia pamięci świadków i zachowania tajemnicy fundacji. Środek wstrzykuje się do krwioobiegu pacjenta, a ten zapomina od 4 do 9 dni wstecz. Skład chemiczny jest taki sam jak środków A i B, zwiększa się tylko efektywność, a co za tym idzie efekty uboczne. Senność i paraliż, które mogą wymagać pomocy medycznej. Mogą być wykorzystywane tylko przez oficerów śledczych, przesłuchujących i osoby posiadające upoważnienie poziomu 3. Mają 92% wskaźnik skuteczności. Środek klasy D podaje się w 2 etapach przez kroplówkę, a jego efektywność wynosi aż ponad 3 tygodnie usuniętej pamięci. Stosuje się go wobec memetycznych ataków bądź anomalii wpływających na umysł. Wcześniej używany był jako środek amnezyjny klasy C, jednak przez jego niekorzystny wpływ na ludzki mózg Komitet do Spraw Etyki uznał to za niedopuszczalne. Do skutków ubocznych użycia klasy D zaliczamy senność, paraliż mogący wymagać dodatkowej rehabilitacji, a także możliwe uszkodzenia mózgu pacjenta. Środek klasy E wymazuje wszystkie wspomnienia danego człowieka. Podaje się go przez wieloetapowy wlew dożylny, tylko w sytuacjach, w których osobowość obiektu uznawana jest za zagrożenie. Procedura musi zostać zatwierdzona przez Komitet do Spraw Etyki, a formalny wniosek wcześniej złożony przez personel poziomu 4. Po podaniu środka klasy E, personel medyczny jest zobowiązany do nadzoru osoby podczas jej powrotu do zdrowia. Jednakże 0,02% osób, którym podano środki klasy E, zapadło w śpiączkę do końca ich życia. Ryzyko wydaje się niewielkie i sensowne w obliczu usunięcia całej pamięci pacjenta, prawda? Tak by było, gdyby nie fakt, że to kłamstwo. Środki klasy E tak naprawdę nie są środkami amnezyjnymi. Zostały celowo zaprojektowane, żeby wprowadzić dane osoby w stan śpiączki, aż do jej śmierci. Oczywiście nikt, kto nie ma dostępu poziomu 4, o tym nie wie. Fundacja ma udawać, jakby zapadnięcie w śpiączkę było rzadkim efektem ubocznym. Ale my wiemy, jak jest naprawdę. Środek amnezyjny klasy F. Cóż, formalnie nie jest jeszcze używany. Póki co jest w fazie eksperymentów. Eksperymentów na ludziach oczywiście. Mają one usunąć i zastąpić wszystkie wspomnienia obiektu testowego. Proces terapii amnezyjnej trwa około 5 dni, w trakcie których pacjentowi podaje się różne psychotropy, podstawia się przeróżne spersonalizowane bodźce audiowizualne i wykorzystuje się terapię elektrowstrząsową. Przez 5 dni. W 83,9% wypadków udało się zachować całkowicie nową tożsamość pacjenta. Co działo się w pozostałych przypadkach? Chyba nie chcę wiedzieć. Pozostał ostatni środek amnezyjny na liście, zaklasyfikowany jako protokół Enui, dostępny tylko dla członków Rady O5. Stosuje się go tylko w sytuacjach kryzysowych i zdaje się, że nikt nie pamięta, czym on tak naprawdę jest. Nikt nie pamięta dlatego, że protokół Enui najprawdopodobniej resetuje pamięć całej ludzkości. W przypadkach końca świata, resetu znanej nam rzeczywistości poprzez użycie SCP-2000, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji kryzysowej, protokół Enui to zapewnienie, że nie zapamiętamy tego okropieństwa. Bardzo ważną kwestią jest, skąd wzięły się środki amnezyjne. Te prawdziwe, a nie wywołujące śpiączki i pranie mózgu psychotropy. Mamy opisy używania ich od początków fundacji, ale nigdy nie powiedziano nam, kto je wymyślił, ani jak powstały. A może jednak powiedziano nam. SCP-3000 odkryto w 1971 roku w Zatoce Bengalskiej. Wstęp w jej okolicy jest surowo zabroniony, żeby nie narażać cywilów. Głęboko pod taflą wody znajduje się przeogromny węgorz, który żywi się ludźmi. Zbliżenie się do niego sprawia, że ludzie tracą zmysły, zapominają, kim są. A echa dusz, które potwór pożarł, mieszają się z duszami osób, które trafiły na jego teren łowiecki. Jedni twierdzą, że to wielkie monstrum, które ostało się jeszcze z czasów prehistorycznych. Inni, że to wcielenie Anantasheszy z mitologii hinduskiej, a jeszcze inni, że to pradawne bóstwo. To, co wiadomo o nim na pewno, to fakt, że po skonsumowaniu człowieka wydziela substancję, którą fundacja określiła mianem Y909. Podanie jej ludzkiemu obiektowi testowemu skutecznie pozbawia go wspomnień. To przełomowe odkrycie postawiło fundację SCP przed wyborem. Wysyłać personel klasy D na pożarcie SCP-3000 i pozyskiwać środek Y909, aby móc kontrolować pamięć cywilów, albo zostawić monstrum w spokoju. Chyba wszyscy wiemy, jak to się skończyło. A co gdybym wam powiedział, że środki amnezyjne są pośród nas? W artykule z 2018 roku zatytułowanym Propozycja klasyfikacji syntetycznych nieanomalnych środków amnezyjnych dostajemy kolejny zestaw klas amnestyków od A przez E aż po Z. Nie są to jednak środki anomalne, tworzone ze SCP-3000 ani jemu podobnych, a całkowicie syntetycznie wytworzone środki, możliwe do stworzenia dzięki postępowi neurobiologii. Ich zestawienie jest podobne do tego sprzed 4 lat wcześniej. Klasa A usuwa najnowsze wspomnienia sprzed paru godzin. Klasa B usuwa od najnowszych wspomnień wstecz, zależnie od dawki. Klasa C wymazuje konkretne wspomnienia z życia człowieka. Klasa D z kolei jest przeciwieństwem klasy B. Usuwa od najstarszych wspomnień w przód, zależnie od dawki. Klasa E, Enui, usuwa postrzeganie anomalii jako anomalię. Jest to antynostalgiczny narkotyk, który usuwa przywiązania emocjonalne do danego wspomnienia. Klasa F – fuga – usuwa wszystkie wspomnienia pacjenta, a klasa G – gaslighting – sprawia, że pacjent zaczyna sam wątpić w swoją pamięć. Klasy H i I sprawiają, że pacjent nie może tworzyć nowych wspomnień, a klasy od W do Z to środki mnestyczne, przeciwieństwo amnestycznych, wspomagające pamięć i postrzeganie choćby antymemów. Klasa X na przykład pozwala przypomnieć sobie wyparte wspomnienia. Klasa Y pozwala na dokładne zapamiętanie wszystkiego podczas jego działania, a klasa Z sprawia, że pacjent biologicznie nie jest w stanie zapomnieć niczego do końca swojego życia. Ten efekt jednak zawsze kończy się śmiercią pacjenta. Ważniejszą rzeczą w tym artykule niż sama lista amnestyków jest raport dla Rady O5, znajdujący się pod koniec strony. Okazuje się bowiem, że o ile użycie syntetycznych amnestyków jest bardziej etyczne, to doprowadziło to do tego, iż cywile zaczęli wykradać formuły na ich tworzenie i zaczęto tworzyć prymitywne środki amnezyjne w piwnicach i improwizowanych laboratoriach chemicznych, aby potem sprzedawać je na ulicy wraz z innymi narkotykami. Niektóre osoby zażywają je świadomie, chcąc wymazać sobie niektóre wspomnienia, inne jednak wykorzystują je do wszelkiego rodzaju nadużyć kryminalnych, korporacyjnych, rządowych czy do znęcania się nad ludźmi. Uliczne amnestyki nie są do końca przebadane i łatwo o przedawkowanie, kończąc z ogromnymi dziurami w pamięci. Niektórzy do końca życia zostają w stanie wegetatywnym, inni umierają przez uszkodzenia mózgu. Media nazwały ten wybuch nadużyć środków amnezyjnych wśród cywilów zapomnianą epidemią. I to wina fundacji. I fundacja może temu zaradzić. Anomalne amnestyki nie były etyczne w użyciu i pozyskaniu, ale to, co stało się z ich sztucznie wytworzoną wersją, przekracza wszelkie granice. Rada O5 jednak umywa ręce. To nie ich problem. Jednomyślnym głosem Rada O5 zadecydowała, że nowa generacja nieanomalnych środków amnezyjnych zostanie wdrożona zgodnie z planem i żadne zasoby fundacji nie zostaną skierowane celem zapobiegania lub regulowania ich użycia wśród cywilów. Skoro już jesteśmy w tym temacie, warto zapytać, czy środki amnezyjne w ogóle istnieją? Nie chodzi mi o to, czy istnieją w prawdziwym świecie. Czy środki amnezyjne tak naprawdę istnieją w uniwersum fundacji? Opowiadanie Człowiek u szczytu swojej profesji z 2009 roku mówi nam, że nie. Istnieją środki amnezyjne klasy B i C, które coś tam załatwiają i potrafią usunąć trochę niedawnych wspomnień. Ale kiedy ktoś mówi, że pacjentowi trzeba podać najmocniejszy środek klasy A, agenci fundacji wiedzą tyle. Podaje się im środek klasy A i odsyła się na obserwację do innego wydziału. Normalna procedura. Nie wiedzą jednak, że klasa A nie istnieje. To tylko lekki środek uspokajający. Pacjenta odsyła się następnie na prawdziwy środek amnezyjny. Poznajcie doktora Rajana Gluta. To do niego trafiają osoby, które potrzebują zapomnieć paru rzeczy. Elektrowstrząsy, przypalanie skóry, szpilki, paznokcie, zęby, kości, kwas wylany na gałki oczne. Dorośli, starcy, dzieci. Trafiają do niego na wiele godzin, dni, miesięcy, czasem nawet na wiele lat. Ale wychodzą odmienieni. Nie pamiętają już tego dziwnego stworzenia, które zabiło im rodzinę i pożarło ich zwłoki. Ono nie istniało. Nie istniało, rozumiesz? Wymyśliłeś to sobie. Jesteś jebanym śmieciem, który wymyślił sobie, że w ogóle miał jakąkolwiek rodzinę. Jesteś sam i umrzesz sam. Rozumiesz to? Tak? Dobrze. Pora zwiększyć dawkę. Jedyne, co pozostaje w ich pamięci, to twarz doktora Gluta. Coś jak gułak. Czaisz? Nie mamy żadnego magicznego środka. To mit, który powstał, żeby jajogłowi lepiej spali po nocach. Żeby mogli zapisać w swoim raporcie jedno zdanie, opisujące tak naprawdę długi i żmudny proces. Żeby mogli zlecić tortury na cywilach, bez wiedzy, że to robią. Dlaczego mi się to przytrafiło? Nie wiem. Czasem złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Czasami świat robi się odrobinę zbyt dziwny, bez żadnego powodu. Ludzie czasami wypadają przez pęknięcia w rzeczywistości, w społeczeństwie. Dziwne rzeczy dzieją się bez większego powodu. Nie da się temu zapobiec. Pozwolił sobie na chwilę słabości i poklepał mężczyznę po ramieniu. Czy mógłbyś podtrzymać mnie za rękę? Kiedy będziecie robić to co będziecie robić, albo czy możesz porozmawiać ze mną? Po prostu porozmawiać ze mną. Ja boję się. Nie, widzisz, nie możemy rozmawiać. Dlaczego? Odgryzłbyś sobie język. Odparł i pochylił się, wkładając drewniany klocek między zęby mężczyzny. Czy środki amnezyjne istnieją? Jeśli tak, wiąże się to z cierpieniem wielu ludzi, poświęconych na rzecz ich pozyskania. Jeśli są syntetycznie wytwarzane, wpływają na życie tysięcy ludzi, sądzących, że to zwykłe dragi i nic im się nie stanie. Jeśli jednak nie istnieją... Cóż, chyba jednak lepiej, żeby istniały. To była analiza tematu amnestyków Fundacji SCP. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.